Ponownie witam Was, moi drodzy, już troszeczkę mniej wzburzony jak w poprzednim nagraniu. Witam Was, witam, już do Was idę. Oświetlenie gotowe, żaróweczki wszystkie w stanie... Ach, tu jeden filterek mój nie został założony, to uczynię strzelectwem natychmiast. Okej, okay. Słuchajcie. To ja, Adam Raźnik, jesteś na moim kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu, kreatywnym, pięknym życiu. Wzburzenie okazało się silniejsze ode mnie i po poprzednim nagraniu troszeczkę emocjonalnie do tego podszedłem, bo opowiedziałem o tym, jak nie należy malować i jak nie należy zaczynać obrazów. I no i uczyliłem Was na to, jak to powinniście robić i o tym jeszcze będę dzisiaj wspominał, natomiast zaraz do tego wrócę. Natomiast wszystkich witam, bo wiem, że oglądacie mnie nie wszyscy w całości, dlatego do tych wszystkich, którzy mnie zaczynają oglądać i później tam sobie rezygnują, powiem, że już niebawem będą się działy bardzo fajne rzeczy, dlatego nie tylko o malowaniu, dlatego będę Wam pokazywał, jak sobie to życie zmienić, jak sobie zacząć pracować nad sobą, żeby po prostu w życiu zaczynało się spełniać marzenia i robić to, co kochacie. Niezależnie od tego, co to jest, czy to jest malowanie, czy to jest zupełnie co innego, na przykład sprzedaż ubezpieczeń, albo na przykład, co może jeszcze być, wody mineralnej, jeżeli powiedziałem, czy cukru, czy węgla. Ale nie, już tak pomijając wszystko, to po prostu zachęcam Was do oglądania mojego kanału i tyle. Zapomniałem o paru farbkach, o paru kolorach, które tutaj powinienem wydusić. I będę się brał do roboty, bo farby zastygają, wysychają. Są to farby akrylowe, dlatego trzeba to wszystko wykorzystać. A ja po kolei będę, pomalutku będę opowiadał o tym, co jeszcze chcę. Jeszcze jedną herezję muszę wyprostować, bo ostatnio przy tym okazji mojego zburzenia, tam jak opowiadałem o tym przykładzie, że robiłem i tak sobie to uzmysłowiłem później po czasie, jak opowiedziałem Wam o tym, że o takim potraktowaniu tematu dosyć swoistym, ja mówiłem o tym plakacie tego Zbyszka Cebulskiego. To był akurat, mówiłem tam, to nie było to było plakat, który rozumiem ołówkiem, ale i to tam było z okazji jakiejś rocznicy śmierci Zbyszka Cebulskiego, który tam na początku 8 bodajże stycznia to jakoś tam. W każdym razie, słuchajcie, nie w tym rzecz. Teraz chodzi o to, że ktoś by pomyślał, no tak, no sam nam tutaj każe malować całościowo i tak dalej, a tutaj opowiada o tym, że narysował ten plakat ołówkiem i tam 3 dni i pracował. To i tak mówi, ktoś mógłby powiedzieć ołóweczkiem 3 dni, to i tak dosyć szybko, nie? Bo to powinno mu to zająć może tydzień, albo 10 dni, albo nie wiem, 2 tygodnie. Też zrozumcie mnie dobrze, tutaj mam przy okazji dla uzmysłowienia sobie, to nie jest tak, że ja narysowałem ołówkiem takim, wiecie, ołówkiem, który ma uczeń w piórniku, w tym, z takim cieniuteńkim rysiczkiem. Też Wam pokażę, jakim ołówkiem ja rysuję i taki format obrazu, czy tamtego plakatu, jak to wykonałem. Tu mam akurat pastele sucha, które sobie dla zobrazowania tego tematu pozwoliłem pokazać. Chodzi o to, że ołówek to nie jest tylko ołówek taki drewniany, z tym tylko ołówkiem, to chodzi mi o takiego kubusia automatycznego, na przykład, który ma tam dosyć duży przekrój tego wkładu i 5 pociągnięciami tego ołówka zakładam płaszczyznę, zaczerniam płaszczyznę, nie wiem, 5 cm², tam 10, tak? Czy mogę wyjąć taki wkład i ślad zrobić całą powierzchnią, całą, na przykład tak jak na przykład tą pastelą, to obrywam sobie ten papierek wzdłuż tego i rysuję całą powierzchnią boczną tego wkładu, także tam też nie polega na tym, także pokażę Wam też rysunkowe różne sposoby techniczne, jak to robić, dlatego nie maluje się na przykład obrazka, bo to tak jakby, nie wiem, opowiada się o tym, że szczoteczką do zęba, zębów w wojsku, nie wiem, by polerowano 200 m² korytarza, nie? Także, nie w tym rzecz. Tak już dla uzmysłowienia i dla jasności, że to nie jest tak, że ja powiedziałem, że malowałem, rysowałem ten plakat wielkości 170 cm i użyłem do tego ołówka. W takim rozumieniu ołówka, no, takiego kreślarskiego, tak? Tam z piórnika ucznia. Nie.
zupełnie o inny ołówek, chodzi o inną technikę i tak dalej. To wam też będę pokazywał. Słuchajcie, teraz chcę to płaszczyznowo to potraktować ten obraz i tą zabawę, którą też co się wzburzałem na temat tego mojego, kiedy tu opowiadałem o tym, jak tam ktoś tam ten portret malował, czy tam w ogóle ten o tym wspominałem, to o to chodzi, żeby właśnie tak do tego podchodzić w ten sposób też do każdego innego rodzaju malowania, tak? To niezależnie od tego, czy to malujemy właśnie ten portret wspomniany, czy cokolwiek innego, czy martwą naturę, czy pejzaż, czy cokolwiek innego, żeby to potraktować całościowo, żeby bawić się kolorem, żeby bawić się tymi zależnościami barwnymi, do szczegółów dojdziesz na ostatniej fazie tego malowania tego obrazu. Nie martw się tymi szczegółami, także to sobie odpuść i w ten sposób sobie to traktuj ten obraz, żeby to nie było malowanie, wiecie, tu szczegółów, tu jak opowiadałem o tym czułku, masz już cały światłodzień tego czoła, masz cały ten, bez żadnego kontekstu, a tu trzeba coś zmienić i tak dalej. To zawsze będzie surowe, to zawsze nie będzie dobrze wyglądało, bo to zawsze będzie miało, no bo skąd możesz wiedzieć, jaki będzie kontekst, jakie będą włosy w tym portrecie, jaki będzie inny fragment tego ciała na tym. Wybierasz od razu sobie kolor, który musi być trafiony i idealnie dopasowany, i światłodzień budujesz, rzęski i tak dalej, to wszystko to, o czym mówię, bo tak nie można malować. Tak samo tutaj, no nie możesz, ja dlatego traktuję, o widzicie, dlatego traktuję, o, gdzieś tam na fragmencie sobie kładę farbę, kolor i później zmieniam, o, za ciemny, jakieś przetarcia są zbyt, o, ten znowu jest może zbyt soczysty, chociaż przede soczystym bardzo tutaj, może we fragmencie mógłby gdzieś tam się pojawić, tak? Ale dodam ultramaryny, dodam niebieskości do tego, wezmę jakąś taką zieleń szmaragdową, która mi tu zasycha na tym i postaram się też zmienić, o, może ten kolor, może taki odcień, może w całości, o, może ta płaszczyzna nie będzie taka jednorodna, tylko będzie właśnie tak potraktowana malarsko. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby to było takie zabawianie się tym kolorem, a nie tylko, wiecie, tak jak wspominałem, położyłem tutaj kolor numer taki i taki i koniec. I maluję kolejną część i jestem zadowolony z tego, że już mam połowę obrazu namalowanego, tak? Czy tam ileś tam jakąś część. To nie na tym polega. Teraz mi się robią dziwne rzeczy w ogóle, skąd ten niebieski się tutaj bierze, ale okej, sobie poradziłem z tym jakoś, o. I tutaj przez to roztarcie, tu mam już dwa jakieś walorki tego koloru i się zrobiła ciekawa ta część, ta płaszczyzna tego obrazu. Teraz tutaj te niebieskości, wejdę z tego zielonego, przejdę troszeczkę takiego, wezmę takiego kobaltu, do tego dołożę i na tej bazie tego zielonego, on troszeczkę taki się zrobi gdzieś tam, jakby w tej fakturze tego zrobi się, jakiś tam procent tego zielonego też w nim jest, ale sobie tutaj przejdę do tego rysowania, tego malowania tego fragmentu, gdzie są te linie, gdzie to będzie zagęszczone, to będzie jakieś przechodziło z jednego koloru w drugi i będzie dążyło do tego niebieskiego, który tutaj jest. I te punkty też tam zostawię na tym. O, teraz wytrę szpachelkę, żeby tu już zacząć się tym i tu zrobię odcień tego błękitu takiego, który też, który jest troszeczkę taki brudny, troszeczkę go zmieszam z jakiegoś właśnie kobaltu, trochę błękitu, trochę bieli i coś tam spróbuję zrobić z takiego właśnie, o, tu jeszcze mam jakiś błękit, dodam do niego i taki namieszam jakiś jasny kolor, nie wiem, on pewnie jeszcze, o, może jest za surowy, powinien być jeszcze taki, coś więcej może z ultramaryny dodam, o, żeby to było taki cieplejszy ten niebieski, bo jak mówiłem, niebieski może być i ciepły, może być chłodniejszy, także, że spróbuję to sobie zrobić, no jednak tutaj, o, ten walorek przy tej żółci, bardzo kontrastowy jest ten niebieski z tym żółtym. Bardzo one są też odległe w kole barwczowych, także one sobie tam leżą na dosyć daleko od siebie, dlatego tak kontrastują, chociaż do tego żółtego nie może być. Najbardziej kontrastowym do żółtego jest co? Fiolet, oczywiście, że fiolet, czyli on jest leży naprzeciwko. Czyli zawsze musi być w tych najbardziej kontrastowych barwach. Zawsze są najbardziej kontrastowymi podstawowa z pochodną, tą naprzeciwko w kole leżącą, tak? Znaczy na przykład jeżeli podstawowa to jest niebieska, to do kontrastem będzie pomarańczowa, a jeżeli podstawową jest, czyli pomarańczowa też jest pochodną czerwonej i żółtej, tak? A jeżeli będzie do żółtej, kontrastową będzie pochodna, czyli fioletowa, tak? I to właśnie jest. O, i tutaj popatrzcie,
Tu był taki niebieski, tutaj wyglądałem tego rodzaju. Jak gdzieś tam są jeszcze te ciemne takie przetarcia. No i teraz jak go potraktuję w ten sposób, to zupełnie się fajny robi efekt. Fajny tutaj, tak powiem, robi się ten kolor tego. W ogóle to pokażę wam w następnym nagraniu. Mam taki obraz, który zrobiłem poza kadrem, bez waszej obecności. Dlatego tak jest udany. Jeszcze na bazie takiego obrazu, który gdzieś tam namalowałem na plenerze, go zupełnie przemalowałem i zrobiłem z niego zupełnie inny odlotowy obrazek. Jeszcze dodałem sztak metalu do tego. Ale nie będę teraz przy okazji tego tutaj o tamtym opowiadał, tylko jak go powieszę na sztalugę, to wam o tym opowiem. Chciałem was zachęcić teraz malując to i tutaj widzicie, teraz sobie tylko próbuję różne odcienie tego koloru, wykorzystuję farby na tym i to jakbym powiedział, teraz robię, używam tego mojego drugiego sposobu malowania, bardziej takiego, tak jak opowiadałem wam o tym, że ten pierwszy to taki, w którym poszukuję tego koloru, a drugi to już właściwie to mam jakieś tam kolory na płaszczyźnie, na tej mojej palecie i próbuję sobie znaleźć jakieś miejsca, które bym tutaj... Ale nie, no między innymi to tam mam jeszcze te kolory, których nie używałem, a te miejsca na obrazie, które chcę zmienić, także nie jest tak źle. Jeżeli czegoś by brakowało, to też te kolory dołożę sobie, nie? W każdym razie taka dziura się robi. W ogóle dlatego niektórzy w ogóle nie uznają czerni do malowania obrazów, bo one powodują to, że właśnie takie niebezpieczeństwo się rodzi w malowaniu obrazów, że ten obraz się robi taki w tym miejscu jak czarna dziura, no. I tu mi się też to grozi w tym momencie, dlatego spróbuję to z tego wybrnąć i zrobić coś z tym fajniejszego niż taką czarną dziurę. Dość na zasadzie jakiejś szarości, jakiegoś... Aż za bardzo, to już mi poszedłem w niebieskość. Widzicie, ten niebieski, brudny. I też może coś tam z tego będzie, może akurat nawet z tym narożniku. Ale dodam błękitu, dodam czarnej barwy, czarnego koloru i postaram się zrobić jeszcze ciemniejszy odcień. Może nawet dodam jakiś czerwieni, to mi troszeczkę ociepi tą czerń. O, i w ten sposób, o, coś jest takiegoś tam, jakaś reminiscencja granatowo jakiejś tam niebieskiej tutaj w tym będzie, no, nie da się ukryć, bo z tego, od tego wychodziłem, zaczynałem, ale to nie będzie, o, już będzie całkiem to zupełnie inaczej to wyglądało, nie będzie to kolor taki płaski, czarny, który powodował, że tak się robiła dziura. No i to mi się to zrobi przyjemnie, na razie, zobaczymy jak będzie dalej. I słuchajcie, właśnie taki dietetyczny obraz takim się próbuję odnaleźć. Jeżeli wam się to podoba, to napiszcie do mnie, a ewentualnie możemy zrobić coś takiego, że spróbujmy malować to wspólnie i może uważacie, że coś powinienem zmienić, którąś partię i którąś tam kurczę, może takie też w ogóle to mi zależałoby na tym, żeby i tak się już nie mogę doczekać tego momentu, kiedy będę już miał gdzieś tam jakieś miejsce na ziemi, chodzi o tą galerię, i żeby móc was zapraszać, żebyśmy mogli coś razem zrobić, albo właśnie no powiedzmy, że właśnie w ten sposób, no chyba nie ma innego sposobu, tylko żeby się razem spotkać i zrobić coś, namalować wspólnie. Teraz będę robił, o, jeszcze tam do tego fragmentu, bo ten brąz jest też taki zbyt dosłowny, zbyt jakiś taki wzięty prawie, że tam żywcem z jakiejś tuby. Zazwyczaj nie, w ogóle zauważyłem, że nie kupuję farb brązowych. W ogóle farba, nie mówiłem jeszcze, też poświęcę jakiś cały odcinek temu tematowi farb łamanych, czy tam złamanych, czy łamanych. I bo jak zauważycie, mieszając, mówiłem o tym, że mieszamy kolor podstawowy z tym i tworzymy, mieszając barwy podstawowe, tworzymy pochodne. Ale mieszając na przykład już barwę jakąś pochodną z podstawową, czy nawet dwie pochodne, to zawsze nam wyjdzie, nigdy nam nie wyjdzie czerń, tak jak, bo to nie ma takiego koloru, że tak powiem. Dlatego przez niektórych jest uważane czerń, że nie używać do malowania, bo natomiast na to, że istnieje, w odniesieniu do barw światła, nie ma czarnego światła, tak?
Dlatego niektórzy mylnie to traktują w ten sposób, że traktują tak samo mieszanie farb, jak mieszanie barw. Mieszanie barw, czyli światła. Mieszając światła, czyli ten profil, tak jak mamy, odnosząc to na przykład do naszych monitorów komputerowych, tam tych telewizyjnych, tam jest po prostu ten sposób mieszania światła zupełnie inaczej wychodzi, bo mieszając, jak gdyby rozszczepiając tam, no, jak to się mówi, rozszczepiając światło na przykład na pryzmacie, to z kolorowymi powstaje tam ta paleta taka tęczowa, tak, wszystkich barw tęczy. Natomiast scalając jak gdyby te wszystkie barwy, powstaje nam światło białe i składowymi światła białego są te poszczególne fazy tego, czy tam długości fali tej elektromagnetycznej, jakim jest światło. Natomiast jeżeli chodzi o to jest takie malarstwo, to jest takie dodawanie barw addytywne tak zwane, czyli dodawanie tych świateł, tak? I tą składową, tą syntetyczną, tą bazową jednocześnie, a jednocześnie tą składową, główną składową, to jest światło białe, które jest po rozszczepieniu rozszczepione na różne barwy tęczy. Natomiast w przypadku substraktywnego łączenia barw, czyli tych kolorów, takiej substancji barwnej, jaką jest farba, tam nie ma tego, że na przykład czerwony, niebieski i zielony, to tam będzie biały, dam białe światło, tylko tutaj mieszając zupełnie inaczej te kolory powstają, inaczej się mieszają. Dlatego ten kolor czarny istnieje jako pigment w naturze i dlatego ja używam czarnego jako koloru farby, no bo on zupełnie występuje w tym innym świecie, tak? On występuje w świecie, ja maluję kolorem farby, a nie kolorami światła. Gdybym ja malował światłem, to pewnie czarnego nie używał. No i takie jest moje podejście do koloru czarnego i żeby na tym etapie już, że tak powiem, skończyć rozważania nad tym kolorem, to właśnie tak to wygląda. I też są różne szkoły, są takie szkoły, że nie pozwalają używać koloru czarnego, dlatego ja twierdzę, że ja używam, bo to nie jest malowanie światłem, tylko to malowanie substancją barwną, czyli jaką jest farba. I w naturze taki kolor jest, taki pigment istnieje, też powiem o, też brakuje w tych tematach, które tam o tym mówiłem, w ogóle powiem o pigmentach, o farbach, jak się w ogóle farby robi i co to jest farba, i jak to powstaje i w ogóle tam już to mnie niejednokrotnie pewnie już też wspominałem o tym, natomiast tym też będzie, w ogóle to mi brakuje w tym kanale, powiem wam, że brakuje mi takiej systematyzacji, bo teraz jeżeli mam 400 ileś tam tytułów filmów, już w ogóle tych filmików i też ten zarzut ostatnio tam, który ktoś tam wystosował do mnie, że tak powiem, to o to, że niejednokrotnie i mogę tym sobie was jakoś tam zniechęcać, że nie odpowiadają tytuły filmów, nie odpowiadają tej treści, no ale chcę w każdym jak gdyby z tytułów zawrzeć też coś tam, przemycić jakąś treść, której może do końca nie wypowiedziałem, ale którą gdzieś tam w sąsiednich tych tematach gdzieś tam zawarłem, czy w tych jakichś tam tym, co opowiadam w tym danym filmie. Natomiast wiem, że brakuje tego, żeby to tak usystematyzować, żeby to na przykład film o kolorze, żeby tam gdzieś taki była taka chociażby legenda, że na przykład w tych filmach to tam tak posegregować, nie? Że tam jeżeli chodzi, chcesz zobaczyć, jak malować akrylem, no to te numery filmów, a jeżeli chcesz zobaczyć tam na przykład, jak malować olejem, to te, a jak chcesz zobaczyć, jak o podstawach koloru, to te, a jak tam o barwach takich, to i tak wiecie, żeby nie wiem, jak to zrobisz, na tym pomyślę, ale żeby taki widz trafiając do mnie pierwszy raz tam, no bo wiadomo, ci, którzy oglądają od początku tam dłużej już ten mój kanał, to już tam wiedzą, już przez pełne, nawet nie znając wszystkich filmów, to już tam, a oglądając większość, to już mają jakieś pojęcie, tak, i o mnie, i o tym sposobie mojego podejścia do tego malowania, do w ogóle tych, nie tylko malowania, no, to też ma być. Dobra, co tutaj ma być w tym? Także taka systematyzacja też powinna się w tym pojawić. Nie wiem, jak ten obraz się podoba, no, natomiast im bardziej się fakturowy robi, tym mi się bardziej podoba. Teraz jeszcze użyję tutaj, taki żółci, zmieszam żółć z bielą, jakąś tutaj zrobię taki, coś niebieskości, zrobię taką zieleń bardzo, którą mam tutaj na też
soczystą zieleń w tej takiej tubce, że tak powiem. O, i taką zielenią, tutaj jakieś parę akcentów. Na tym no, może powinienem to zrobić pędzelkiem, no, bo to mi cały taki się glut zrobił na tym. No ale to też jako taki akcent, o, może, no, może to nawet tak w ten sposób. No, później jeszcze to wyrównam, tutaj to dołożę, bo wezmę pędzelek, albo wezmę ciemną tą ciemny kolor na szpachle i ten kontur jakoś tam podkreślę tym, żeby to nie było takie, wiecie. No ale powiedzmy, że taki element, taki akcent tutaj się znajdzie. Będzie bardzo dobrze wyglądał przy tym. Tutaj granat zrobię. Przy tym, o, tu gdzieś się. O, i tutaj taki podział na te rzeczy. Słuchajcie, jak widzicie, jak ja to teraz się bawię, szukam nawet kolorów gdzieś tam bardzo odległych, tak? Żeby tu podkreślić to. O, tu mam jakiś brązy, a tutaj.